Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy czytać z drugiej księgi Mojżeszowej z 20 rozdziału. Dzisiaj mamy inny temat i zacznijmy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Tam przeczytamy fragment tego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. I przeczytamy pierwsze 14 wersów i 4 ostatnie z rozdziału 12. A o duchowych darach, bracia, nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli. Wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić. Przetoż uznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc, nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, ale tenże Duch. I różne są posługi, ale tenże Pan. I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich. A każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. Albowiem jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż Ducha. A drugiemu wiara w tymże Duchu. A drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu. A drugiemu czynienie cudów. A drugiemu proroctwo. A drugiemu rozeznanie duchów. A drugiemu rozmaite języki. A drugiemu wykładanie języków. A to wszystko sprawuje jeden, a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu jako chce. Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, taki Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napełnieni jesteśmy jednym duchem. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I przeczytajmy jeszcze od 28 wersu. A niektórych Bóg postanowił we zborze naprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrowienia, pomocników, rządców, rozmaitości języków. Izali wszyscy są apostołami, izali wszyscy prorokami, izali wszyscy nauczycielami, izali wszyscy cudotwórcami, izali wszyscy mają dary uzdrawiania, izali wszyscy językami mówią, izali wszyscy tłumaczą. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. I dzisiaj nie chciałbym mówić o tym, że miłość jest ważniejsza nad wszystko, bo chcę, abyście nie mieli wiedzieć o darach duchowych, ale mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że choćby ktoś mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości by nie miał, to jest niczym. Ale chcę pomówić dzisiaj o tychże darach duchowych, a w szczególności o językach i prorokowaniu. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wers 2 i 3 w tym rozdziale, na początku, gdzie jest napisane: wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić. Przytoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc, nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego. I to jest ważna informacja i warto sobie zdawać sprawę, o co tu chodzi. Bo ja miałem problem przez chwilę, jak to przeczytałem pierwszy raz, bo zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że tylko przez Ducha Świętego można nazwać Jezusa Panem. Jak słyszę, że różni ludzie nazywają Jezusa Panem, a jakby nie mają z Nim wiele wspólnego. I jakby kluczem do zrozumienia wersu 3 jest wers 2, w którym mówi: wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić. Czyli jak na przykład mamy takiego księdza w kościele katolickim, no to jak on nazywa Jezusa Panem, to nie ma na myśli tego Jezusa, który powiedział, że ja jestem droga, życie i prawda, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Tylko on ma na myśli tego Jezuska na obrazku, na rękach Wielkiej Maryi, do którego jest wiele dróg i do którego można przyjść na różne sposoby i niezbadane są jego wyroki. I w ogóle nikt nic o nim nie wie. Jest mowa po prostu o kimś innym. Ten ksiądz, jeżeli nazywa Jezusa Panem, to nie nazywa Panem Jezusa, który umarł za nasze grzechy, tylko Jezusa, który posyła ludzi do czyśćca, żeby tam zapłacili za swoje grzechy.
On tego Jezusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał Panem, nazwać nie może i on go bluźni, bo przeczy wszystkiemu, co Jezus mówił. I dlatego on nie może potwierdzić tego, co Jezus mówił, jeżeli nie jest w nim Duch Święty, bo tylko Duch Święty może to potwierdzić. Tak samo kalwiniści, jak mówią, nazywają Jezusa Panem, to nie nazywają Jezusa, który umarł za wszystkich Panem, tylko Jezusa, który umarł za wybranych. A to nie jest ten Jezus, który jest w Biblii, tylko jakiś ich wymysł. Także to tak przy okazji. Wydaje mi się, że to jest ciekawe i jakby ważne na wstępie. I teraz przejdźmy do darów duchowych. Jakby, co jest tutaj istotne w pierwszej kolejności? To, że ktoś czyni cuda, że przepowiedział przyszłość i to się stało, że kogoś uzdrowił, to jeszcze nie znaczy, że to automatycznie jest mąż Boży i wszyscy powinniśmy przed nim paść i go słuchać. Przeczytajmy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 5 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Jest tam istotny fragment na ten temat, w pierwszych trzech wersach rozdziału 13 w 5 Księdze Mojżeszowej. I tam napisane mamy tak. Gdyby powstał między wami prorok albo sny miewający i ukazałby ci znak albo cud i stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im, nie usłuchasz słów proroka tego ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana Boga waszego ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej. Czyli to, że gdzieś się dzieją cuda, to nie znaczy, że to koniecznie jest ktoś, za kim powinniśmy podążać, ktoś od Boga, bo czasami może być to próba dla nas. Na przykład ktoś ma jakiś problem ze zdrowiem, przychodzi ciocia i mówi, idź pomódl się do pomnika Marii, tam wszyscy cuda się dzieją, to na pewno będziesz uzdrowiony. Nie, to Bóg na pewno nie kazał się nigdy kłaniać przed żadnymi bałwanami, więc to na pewno nie jest coś, co powinniśmy robić. Mimo, że niektórzy może faktycznie nawet są tam uzdrawiani, to to nie jest od Boga i nie jest to coś, z czym powinniśmy mieć cokolwiek wspólnego. Zresztą Jezus sam się wypowiedział na temat ludzi, którzy polegają bardziej na cudach niż na Jego słowie i na tym, co On do nas powiedział. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza jest dosyć dobrze znany fragment, gdzie sam Jezus mówi wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a tedy im wyznam, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Czyli sam Jezus powiedział, że będą ludzie, którzy nawet będą czynić cuda, będą prorokować, ale oni będą polegać na sobie, na tym, że robią te rzeczy, a nie na Jezusie samym. I dlatego On im powie, idźcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. I jak powiedział wcześniej w wersie 21, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. A wolą Ojca nie jest to, żeby wszyscy chodzili i czynili cuda, tylko jak jest napisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersie 28, rzekli tedy do Niego, to jest do Chrystusa, cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Czyli to jest wola Boża, abyśmy wierzyli w Tego, którego On posłał, w Jezusa Chrystusa. I sam Jezus Chrystus jest najlepszym wzorem czynienia właśnie woli Ojca. I jak pisze dalej w tym rozdziale w 6, w 37 wersecie, wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz, bom stąpił z nieba nie, iżbym czynił wolę moje, ale wolę Onego, który mnie posłał. A tać jest wola Onego, który mnie posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w On ostateczny dzień. A tać jest wola Onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w On ostateczny dzień. I tutaj widzimy, jaka jest wola Boża, jak Jezus ją czyni. I jeżeli ci ludzie, o których mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale,
nie polegali na sobie, tylko na Jezusie, to jakby Jezus powiedział im odejdźcie ode mnie, to oni powiedzieliby zaraz, ale przecież obiecałeś nam, że jak w Ciebie uwierzymy, to będziemy mieli życie wieczne. Czemu nam mówisz odejść? Ale oni tego nie powiedzieli, bo nie polegali na tym, co powiedział Jezus, na Słowie Bożym, tylko polegali na sobie. My z kolei polegamy na Jezusie, na Słowie Bożym, i które zostało przekazane przez proroków, którzy wszyscy świadectwo wydają, iż przez imię Jego, to znaczy Chrystusa, odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co w Niego wierzy. I teraz przejdźmy co do samych języków. Skąd się w ogóle wzięły języki? Możemy otworzyć pierwszą księgę Mojżeszową w rozdziale 11. I zacząć czytać od wersu pierwszego. A czytamy tam. A była wszystka ziemia jednego języka i jednej mowy. I stało się, gdy wyszli od wschodu słońca, znaleźli równinę w ziemi Senar i mieszkali tam. I rzekł jeden do drugiego, nurze, naczyńmy cegły i wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a glinę i łowatą mieli miasto wapna. Potem rzekł, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, którą by wierzch dosięgał do nieba, a uczyńmy sobie imię, byśmy się snać nie rozproszyli po obliczu wszystkiej ziemi. Wtedy Pan zstąpił, aby oglądał miasto ono i wieżę, którą zbudowali synowie ludzcy. I rzekł Pan, oto lud jeden i język jeden tych wszystkich, a toć jest zaczęcie dzieła ich, a teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyślili uczynić. Przetoż wstąpmy, a pomieszajmy tam języki ich, aby jeden drugiego języka nie zrozumiał. A tak rozproszył je Pan stamtąd po obliczu wszystkiej ziemi i przestali budować miasta onego. Przetoż nazwał imię jego Babel, iż tam pomieszał Pan języki wszystkiej ziemi i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi. Jak wiemy z pierwszego rozdziału, Bóg przykazał ludziom, żeby się rozmnażali i zapełniali całą ziemię. I czynili ją sobie poddaną. Tutaj widzimy, że jak była ziemia jednego języka, tu rzecz się dzieje niedługo po potopie, to zebrali się wszyscy w jedno miejsce i zaczęli sobie budować miasto i chcieli sobie wybudować wielką wieżę, żeby się nie rozproszyli, tylko żeby siedzieli wszyscy na kupie. Co jest wbrew temu, co powiedział Bóg, który kazał im zaludniać całą ziemię. Dlatego Bóg zszedł i pokrzyżował im trochę plany i pomieszał im języki i rozproszył ich jakby na siłę, bo nie mogli się ze sobą dogadać. Wszyscy więc się rozproszyli. I stąd w ogóle wzięły się języki, dlatego nie mówią wszyscy jednym językiem, tylko mamy ich wiele. No dzisiaj to nikogo nie dziwi. Ludzie się uczą przeróżnych języków. Czym teraz jest dar języków? Warto zwrócić uwagę, że dar to nie umiejętność. Bo daru się nie można nauczyć, dar można dostać. Dar języków jest wtedy, kiedy ktoś nie zna języka chińskiego i nagle Duch Święty mu daje mówić po chińsku. Na przykład. Mamy to teraz przeczytamy parę przykładów, żeby zobaczyć, jak to jest opisane w Piśmie, w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. Od wiersu pierwszego może przeczytajmy. Tam jest pierwsze zdarzenie tego typu. A gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Wtedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich i wypełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać. A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni z każdego narodu tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i strwożyli się, że je słyszał każdy z nich mówiący własnym językiem swoim. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc jedni do drugich. I zali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy, a jakoż my od nich słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym myśmy się urodzili.
Partowie, Medowie, Elamitowie i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w judzkiej ziemi, w Kapadocji, w Poncie, w Azji, w Frygii, w Pamfilii, w Egipcie i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, i przychodniowie rzymscy, Żydowie i nowonawróceni, Kretenczycy, Arabczycy, słyszymy ich mówiących językami naszymi wielkie sprawy Boże. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc jeden do drugiego, cóż to wżdy ma być? Czyli tutaj widzimy, jak na apostołów wstąpił Duch Święty i mówili w przeróżnych językach, i Żydowie, którzy się zeszli ze wszystkich stron świata, każdy rozumiał ich we własnym języku, jest nawet wymienione, z jakich byli miejsc i w jakich językach mówili. Są to języki, którymi się porozumiewali ludzie w innych stronach świata. Jest to jakby takie odwrócenie tego, co się stało pod wieżą Babel, gdzie języki zostały pomieszane. Tutaj z kolei w cudowny sposób apostołowie mówili do ludzi we wszystkich językach, jakie są. Jakby ta bariera komunikacyjna została zniesiona. I widzimy też podobny przypadek w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, gdzie Piotr jest u Korneliusza i opowiadając o Jezusie mówi: temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co w Niego wierzy. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów i zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem, przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany, albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznymi i wielbiące Boga. W 19 rozdziale też jest wspomniane, że a gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I co jest w tym istotne, że w każdym z tych przypadków dzieje się to w ten sposób, że to Duch Święty zstępuje na kogoś i daje mu możliwość mówienia w innym języku. To nie jest tak, że ktoś jest przyuczany do tego. To nie było tak, że Paweł powiedział komuś: słuchaj, spróbuj to zrobić, coś powiedzieć, może ci to nie wyjdzie, pokombinuj i wtedy jakoś to zaczniesz. To nie jest tak, że oni to trenowali, tylko po prostu dostali ten dar i mówili. To nie jest nic wyuczonego. I dlaczego o tym mówię? Bo byłem kiedyś w takim miejscu jak Krotoszyn. Tam jest taki kościół, który się specjalizuje w wyganianiu demonów, w czynieniu różnych wielkich cudów, i reklamują się tym szalenie. I jeszcze wtedy nie byłem za dobrze zaznajomiony z całą tematyką, więc tam pojechałem z ciekawości. No byłem zainteresowany tymi darami Ducha Świętego, no to powiedziałem, że oczywiście bym chciał mieć. No i oni mnie tam zaprowadzili na piętro z kolegami i zaczęli nam tłumaczyć i uczyć nas, jak trzeba mówić, żeby mówić językami. Czyli im mówili, że no słuchaj, to musisz po prostu otworzyć usta, a Duch je napełni. Czyli spróbuj coś powiedzieć, to mogą być sylaby, cokolwiek, halabanacha, halabanacha, i może coś z tego wyjdzie. Znaczy, to akurat nie był ten przykład, ale to tak brzmiało czasami u niektórych. I no, to chyba nie jest dobry przykład na mówienie językami, bo to chyba w ogóle nie jest to. Bo ogólnie mówienie językami jest łatwo podrobić. Wystarczy, że ktoś papla bez sensu i już może powiedzieć, że mówi obcym językiem. Tylko no, jak to jest, że w większości tych cudownych kościołów, gdzie się mówi tymi językami, to nie ma nikogo, kto by umiał zrozumieć, jaki to jest język. Czy to jest arabski, czy to jest chiński, czy to jest hebrajski. Oni zawsze mówią jakimś językiem anielskim, którego nikt nie rozumie. I nie ma nikogo, kto by to mógł tłumaczyć. No to jest ciekawe. Wydaje mi się, że zupełnie się to nie pokrywa z tym, co widzimy w Biblii, jakby do czego są języki i jak ten dar wyglądał. Tam nikt w Biblii nie był przyuczany do tego, żeby kombinować z sylabami, tylko po prostu coś mówił i Duch mu podawał te słowa. Przeczytajmy w zasadzie w pierwszym liście do Koryntian, pójdźmy z 12 rozdziału do 14, bo tam jest na ten temat napisane niemało. Przeczytajmy pierwsze 5 wersetów w rozdziale 14 w pierwszym liście do Koryntian. I tam Paweł apostoł pisze tak:
Naśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, lecz najwięcej, abyście prorokowali. Albowiem, kto mówi językami obcymi, nie ludziom mówi, ale Bogu, bo żaden nie słucha, lecz on duch mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie i pociechę. Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje, ale kto prorokuje, ten zbór buduje. I tu jest, ten wers jest właśnie często używany w tych kościołach, jak w Krotoszynie, gdzie jest mowa, no, że widzisz, on tutaj mówi, że on mówi Bogu i mówi tajemnice i nikt tego nie rozumie. Tylko trzeba zrozumieć, że Paweł tutaj mówi w kontekście kościoła. Jeżeli język jest niewykładany, no to ktoś, kto ma dar języków i nie ma kogoś, kto to rozumie, to nie ma to zbudowania dla nikogo, a dary... jak czytaliśmy w rozdziale 12, są dla zbudowania kościoła, a jeżeli ktoś mówi w języku, którego nikt nie rozumie, no to nie jest to żadne zbudowanie i niczemu to nie służy. I zresztą mówi dalej w wersie 21, zobaczcie, że w zakonie napisano, iż obcymi językami i obcymi wargami mówić będę ludowi temu, a przecież mnie i tak nie usłuchają, mówi Pan. Przetoż języki są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, a proroctwo niewiernym, ale wierzącym. Czyli tak jak w dziejach apostolskich widzimy, że jak apostołowie wyszli, siedzieli z wiernymi i wyszli do niewiernych mówić w obcych językach i to jakby był cud dla nich, a nie dla tych, którzy są w Kościele. Dla tych, którzy są w Kościele, dużo cenniejsze jest prorokowanie, o którym zaraz sobie dokładniej powiemy. I co też jest ciekawe, że apostoł Paweł pisał nieraz, że ważniejsze jest prorokowanie i chce, abyście wszyscy prorokowali, a w kościołach charyzmatycznych wszyscy mówią językami, a nikt nie prorokuje. A jeżeli, no to dojdziemy do tego za chwilę. Jeśli by się wtedy wszystek, i przystajmy dalej w wersie 23, jeśli by się wtedy wszystek zbór na jedno miejsce zszedł, a wszyscy by językami obcymi mówili, a weszliby tam prostacy albo niewierni i zali nie rzeką, że szalejecie, ale jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny albo prostak, od wszystkiego przekonany i od wszystkich sądzony bywa. A tak skrytości serca jego bywają objawione, a on upatrzy na oblicze, pokłoni się Bogu, wzywając, że Bóg jest prawdziwie w was. Dlaczego tak by się działo przy okazji prorokowania? Bo jak wiemy z listu do Hebrajczyków, żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpików i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. A prorokowanie jest niczym więcej jak mówieniem Słowa Bożego, tego, co powiedział Bóg. Przeczytajmy może do końca ten rozdział, bo jest on technicznie dosyć przydatny. Cóż wtedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. Jeśli kto językiem mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech i to na przemiany, a jeden niech tłumaczy. Ale jeśli by tłumacza nie było, niechże w zborze milczy ten, który obcym językiem mówi i niech mówi sobie i Bogu. Ale prorocy niech mówią dwaj albo trzej, a drudzy niech rozsądzają. Jeśli by też inszemu siedzącemu, co było objawione, on pierwszy niechaj milczy, bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli. I duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju i jako się wszystkich... zborach świętych. I to, co jest ważne w wersie 32, że duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku. To jest zjawisko, które też można oglądać w kościołach, które się zaparły na charyzmaty, że tam często ludzie są zwyczajnie opętani i nie panują nad sobą, robią różne dziwne rzeczy, ale
o prorokowaniu, o jakim jest mowa w Biblii, to jest takie, gdzie duch proroctwa jest poddany prorokowi, czyli Bóg może zadecydować, czy się odezwie, czy człowiek może zadecydować, czy się odezwie, czy nie. To nie jest tak, że coś go kontroluje i on nie ma na to wpływu, bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku i nie będzie robił zamieszania, które można obserwować w miejscach niektórych. I poczytajmy dalej w 34. Niewiasty wasze niech milczą we zborach, albowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanymi były, jako i zakon mówi. A jeśli się czego nauczyć chcą, niechże w domu mężów swoich pytają, ponieważ sromota niewiastom we zborze mówić. Izali do was słowo Boże przyszło, izali tylko do was samych przyszło. Jeśli kto zda się być prorokiem albo duchownym, niech uzna, iż te rzeczy, które wam pisze, są pańskim rozkazaniem. A jeśli kto nie wie, niechajże nie wie. A tak, bracia, starajcie się usilnie o to, abyście prorokowali, a językami obcymi mówić nie zabraniajcie. Wszystko się niechaj przystojnie dzieje, przystojnie i porządnie. I teraz jeszcze przeczytajmy może parę fragmentów na temat prorokowania, jak to wygląda w Biblii, jak to wyglądało, kiedy ludzie prorokowali. Na początku jeszcze może zwrócę uwagę na parę takich fragmentów, które mogą być istotne. Na przykład w Mateusza 11:13 jest w kwestii prorokowania coś istotnego, gdzie Jezus mówi, bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. Czyli do Jana Chrzciciela. I w liście do Hebrajczyków jest napisane, częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Czyli wiemy z listu do Hebrajczyków i zresztą nie tylko, że nastąpiła drobna zmiana, bo jak zakon i wszyscy prorocy aż do Jana prorokowali, a w dniach ostatecznych przemówił nam przez Jezusa, czyli już jakby nie ma tego urzędu proroka, który chodzi i tak mówi Pan, bo jakby bezpośrednio mówi wszystko Jezus i powiedział. I przeczytajmy może w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale. Mi się bardzo podoba akurat ten fragment, to proroctwo. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. To jest dosyć przyjemna historia w sumie. To jest przy okazji tego, jak Zachariaszowi się urodził Jan, czyli Jan, który został potem Janem Chrzcicielem. I Zachariasz na ten czas jeszcze miał odebraną mowę i nie mógł mówić. I od wersu 59 w Ewangelii Łukasza w rozdziale 1 czytamy tak. I stało się, że 8 dnia przyszli, aby obrzezali dzieciątko i nazwali je imieniem ojca, jego Zachariaszem. Ale odpowiadając, matka jego rzekła, nie tak, lecz nazwany będzie Janem. I rzekli do niej, żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tym imieniem. I skinęli na ojca jego, jakoby go chciał nazwać. A on, kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał mówiąc, Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy, a zarazem otworzyły się usta jego i język jego i mówił, wielbiąc Boga. I przyszedł strach na wszystkie sąsiady ich po wszystkiej górnej krainie judzkiej. Ogłoszone są wszystkie te słowa. Wtedy wszyscy, którzy o tym słyszeli, składali to do serca swego, mówiąc, cóż to za dziecię będzie? I była z nim ręka pańska. A Zachariasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował, mówiąc, błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu i wystawił nam róg zbawienia w domu Dawida, sługi swego, tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku, iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili, aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi i wspomniał na przymierze swoje święte i na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to dać miał, iżbyśmy mu bez bojaźni z ręki nieprzyjaciół naszych, będąc wybawieni, służyli w świątobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem jego po wszystkie dni żywota naszego. I tutaj mamy przykład Zachariasza, jak prorokuje i jak mówi
Słowo Boże i jak jest to wszystko spójne z tym, co mówili wszyscy prorocy przed nim. Tak samo jak mi się podobało przy okazji Jozjasza, który posłał do prorokini, żeby się dowiedzieć, czy będzie tak, jak przeczytał w pismach, jak pamiętacie z kilku dni wcześniej. Tak samo było, wysłał ludzi do prorokini, oni przyszli i zapytali się, jak będzie. Ona mówiła, tak mówi Pan, jak przeczytałeś w pismach, tak się stanie. Czyli Bóg i Jego Duch zawsze są spójne, nie zmieniają nagle zdania, że a coś było dobre, ale teraz może będzie dobre coś innego. I to jest jedna rzecz przy okazji prorokowania, że Duch Święty jest, Bóg nie jest Bogiem nieporządku, tak? Także Duch Święty jest spójny. Jest też jeden ciekawy przykład prorokowania, widzimy w Ewangelii Jana w rozdziale 11, w wersie 49, gdzie jest mowa o Kajfaszu. A jeden z nich, Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż nam jest pożyteczne, żeby jeden człowiek umarł za lud, ażeby wszystek ten naród nie zginął. A tegoć nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród. A nie tylko za on naród, ale żeby też syny Boże rozproszone w jedno zgromadził. No i to jest ciekawy przypadek, no bo Kajfasz nie jest przedstawiony jako jakiś szczególnie pobożny człowiek, a jednak prorokuje. Zresztą tak samo Balaam był prorokiem, ale wiemy, że pobożnym człowiekiem nie był i w żadnym razie. Że prorokowanie jest w zasadzie mówieniem Słowa Bożego i to się może przydarzyć nawet komuś takiemu jak Kajfasz. Przy okazji prorokowania jest jeszcze ciekawy fragment, dobry i istotny, w piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 18, gdzie Mojżesz mówi o, jakby zapowiada Jezusa. W 18 rozdziale, w wersie 15 mówi: proroka spośród ciebie, z braci twej, jaką ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój. Onego słuchać będziecie. Według tego wszystkiego, jakoś żądał od Pana Boga twego na górze Choreb w dzień zgromadzenia, mówiąc: niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mego i na ogień ten wielki niech nie patrzę, więcej bym nie umarł. Przetoż rzekł Pan do mnie: dobrze mówili, co mówili. Proroka im wzbudzę spośrodku braci ich, jakoś ty jest, i włożę słowa moje w usta jego, i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkaże. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, ja tego szukać będę na nim. Wszakże prorok, który by sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu moim, którego mu mówić nie rozkazał, i który by mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy. A jeśli byś rzekł w sercu swoim: jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan? Jeśli co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan. Z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go. I to też jest ważne dla nas przy okazji rozsądzenia, kiedy ktoś prorokuje, że stanie się to czy owo, że Pan mówi, że jutro będzie padał deszcz, a jutro deszcz nie pada, to od razu wiemy, że nie mówił, że ten prorok nie mówił od Pana, bo jeżeli Duch Święty coś mówi, to jak już wspominałem, się nie myli, bo Bóg kłamać nie może. Teraz co do proroków, możemy mieć takie przykłady, jak czytaliśmy na początku. Możemy mieć proroka, który będzie prorokował i to jego proroctwo, które powiedział, może się wydarzyć, ale może kazać nam iść za obcymi bogami. To wtedy wiemy, że jest to prorok fałszywy, bo chce nas odciągnąć od Boga. Może jest też przypadek, kiedy ktoś mówi proroctwo, które się nie wypełnia, no wtedy od razu z mety wiemy, że to na pewno nie jest prorok od Boga, bo jeżeli Bóg by coś powiedział, to by się wypełniło. I wierzcie lub nie, ale proroków, którzy prorokują rzeczy mnóstwo, kiedy będzie koniec świata, albo kiedy się wydarzy to czy tamto, jest cała masa. I to, że ich proroctwa się nie spełniają, wcale im nie przeszkadza. Oni zawsze wymyślą, że
No przykład. Na przykład, podajmy przykład. Był ostatnio facet, który patrząc, tak zgaduję, że patrząc na sondaże, przewidywał, że Hillary Clinton wygra wybory i zaprorokował, że prezydentem będzie kobieta. No i stało się, że wygrał Donald Trump. No i co on teraz mówi? No tak, ale nie powiedziałem, która kobieta i może kiedyś na pewno będzie jakaś kobieta. No to jest takie robienie sobie jaj z poważnych rzeczy. A co się dzieje, kiedy ktoś prorokuje? To się dzieje i nie odciąga nas do cudzych bogów. No to wtedy wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś mówi, że zbawieni jesteśmy przez wiarę i że jutro będzie padać i jutro pada i możemy dzięki temu zabrać parasol, to jakby nie jest to zupełnie w żadnym stopniu szkodliwe. Myślę, że tu tyle na ten temat. I jakby z końcówki rozdziału 12. A niektórych Bóg postanowił, w pierwszym liście do Koryntian przeczytam jeszcze końcówkę, a niektórych Bóg postanowił we zborze naprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitości języków. Izali wszyscy są apostołami, jeżeli wszyscy prorokami, izali wszyscy nauczycielami, jeżeli wszyscy cudotwórcami. Jakby wiemy, że nie wszyscy są nauczycielami. Nawet Jakub mówił, niech niewielu was będzie nauczycielami, bo sroższy sąd odniesiemy. Niewielu jest cudotwórców i jeżeli gdzieś jacyś są. Rzecz polega na tym, że nie ma się koniecznie co pchać na taki urząd jak nauczyciel. Bo komu dużo zostało powierzone, od tego się więcej będzie wymagać. Jakby to jest zasada dosyć biblijna. Tak samo jak w tym przypadku, o którym mówił Jakub, że nauczyciele sroższy sąd odniosą. Dlatego jeżeli ktoś z nas nie mówi różnymi językami i niekoniecznie prorokuje, to wcale nie znaczy, że jest gorszy. Bo nie jest to rzecz przeznaczona dla wszystkich, o ile, tak jak mówiłem, dary duchowe nie są duchowymi umiejętnościami. Jest to dar tak samo jak dar zbawienia. Różnica jest tylko taka, że Bóg obiecał, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I ten dar jest obiecany, że każdy, kto uwierzy i poprosi, to będzie go miał. Ale nie ma nigdzie obiecane, że każdy, kto poprosi o języki czy o proroctwo, te proroctwa dostanie. Tego obiecanego nigdzie nie ma i wcale, bo jest też taki pogląd, że jeżeli nie mówisz językami, to nie jesteś zbawiony. Nie, w Biblii niczego takiego nie ma. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie, ale nie ma nigdzie napisane, że każdy, kto poprosi o dar języków dostanie. No a jak wiemy, nad wszystko najważniejsza jest miłość. I do domu zalecam wszystkim przeczytanie rozdziału 13. Amen.